Bądź mną. Level 17. Żyj spokojnie w małej społeczności nad jeziorem. Całymi dniami. Bawicie się nad brzegiem. Albo pływacie. Ogólnie zabawa. Relaks. Zero zmartwień. Wszyscy nago. Jesteście wyzwoleni. Gdzie nie spojrzysz. Cycki.jpg na widoku. Ale knaga starego też. Więc nie do końca git. Jest jeszcze jeden element społeczności. Drewniana skrzynia. Nikt nie wie, o co z nią chodzi. Ani skąd się wzięła na plaży. Generalnie wszyscy jej strzegą. Jest dla was jak bóstwo. Powalone d. Ale nikt nie pyta. Nikt nie podważa. Więc nie wnikasz. I robisz jak wszyscy. Od zawsze podoba ci się jedna lożka. Aktualnie 8 na 10. Jesteś trochę przegryw. I jeszcze nie zagadałeś. Ale dziś jest ten dzień. Hej mała. Może popływamy razem? Jasne, Anon. Czekałam, aż zagadasz. Tak jest. Jakbyś wiedział, że to takie proste, to zrobiłbyś to 3 levele temu. Cały dzień spędzacie razem. Pływacie nago. Biegacie po plaży, trzymając się za ręce. Nago. Generalnie wszystko robicie razem. Nago. Pod koniec dnia kości i tak mocno, że aż ci wstyd. Lożka to widzi. I uśmiecha się delikatnie. Omygy.gif. Panika, co teraz? Chcesz uciec? Spokojnie, Anon. Wiem, jak temu zaradzić. Tak jest. Dziś jesteś królem świata. Zbliżacie się do siebie. Buzdygan napęczniał i zaraz go rozsadzi. Już prawie. Czujesz, że wystrzelisz, jak tylko cię dotknie. Jej oddech muska cię delikatnie. Nie powstrzymasz już naboju. W swej armacie. Jeb! To nie ty. Co się odjebało? Na plaży wpada siwy koleś na koniu. Nie widziałeś nigdy takiego dziwoląga. Totalny sadomaso. Cały w obcisłych skórach. Powieszany łańcuchami. Wszyscy podchodzą do niego zaciekawieni. Lożka też. Zostawia cię samego. Twój pytąk mięknie. I po tym, co się właśnie odwaliło, czujesz, że permanentnie przechodzi na emeryturę. Dziwoląg na koniu zaczyna machać rękami jak debil. Pijany lub niespełna rozumu. Macha dalej. Wszyscy patrzą w napięciu. Jeb! Stary, matka, wuj Stach, Angelika i kilku innych. Wypierdalają martwi na kilka metrów. Co się dzieje? Co się dzieje? Dziwoląg zaczyna swoje wymachy dalej. Na od nowa. Jeb! Reszta pada martwa. Zostajesz tylko ty i Lożka. Wszystko dzieje się tak szybko, że stoicie jak wryci. Upośledzony sadomaso podchodzi do twojej panny i wymachuje. Turbo kozak mode on. Zaczynasz biec w jego stronę, bo już wiesz, czym grożą te wymachy paralityka. Jeb! Nie zdążyłeś. Panna skwierczy w płomieniach. Tego już za wiele, skurwysynu. Rzucasz się jak oszalały na mordercę. Siwy skurwiel zaczyna się turlać. Na każdy twój cios przypadają jego 3 fikołki. No debil, no. Nawalasz bez opamiętania. Koleś powinien być martwy. Jakieś 50 ciosów temu. Ale albo się turla, albo żre. 3 przewroty. Kurczak do mordy. 3 przewroty. Chleb do mordy. 3 przewroty. Łyk z flaszeczki. Nie wytrzymujesz. I skaczesz w amoku na tego zjeba. Fikołek. Nie trafiłeś. Shit. Czujesz, że to koniec. Siwy Dawn wyciąga miecz z dupy. Odcina ci rękę i nogę. Leżysz w kałuży okresu. Kończyny walają się gdzieś obok. Bezlitosny morderca podchodzi do bóstwa skrzyni. Otwiera ją. Wyciąga jakieś rzeczy. Po czym wyrzuca na plażę. Jak gdyby nigdy nic. Powoli tracisz świadomość. Ostatnie spojrzenie. Lożka nadal skwierczy. Rodzina nadal martwa. Kończyny nadal odcięte. A bóstwo zgwałcone. Nie wypaczę ci tego. Dopadnę cię. Siwy skurwysynu. Nadchodzi ciemność. Odpływasz. Resztką świadomości słyszysz głos siwego. Przeklęte utopce!